Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie podczas Digital Talk Izby Gospodarki Elektronicznej. Dzisiejsze wydarzenie ma charakter wyjątkowy, bo jubileuszowy. Chodzi o dziesięciolecie e-Izby i tu przypomnę, że to największa organizacja branżowa w Polsce zajmująca się e-commerce. Z tej okazji Izba wraz z partnerami przygotowała raport Dekada Polskiego e-commerce 2013-2023, bo właśnie minęła dekada, która zdecydowała o dynamicznym rozwoju e-handlu, o zmianie konsumenckiej, technologicznej, powodując, że Polska obecnie na tle Europy jest młodym czempionem w e-commerce. I o tym będziemy rozmawiać podczas dyskusji, do której zaprosiłem znamienitych gości. Będę miał przyjemność ich przedstawić już za moment. Za moment, bo teraz chciałbym poprosić o wprowadzenie do raportu. A osobą, która najlepiej to zrobi, i tutaj sami Państwo przyznacie mi rację, będzie Katarzyna Czuchaj-Łagód, dyrektor zarządzająca Mobile Institute, który to instytut przygotował badanie i raport, którego wydawcą jest właśnie Izba Gospodarki Elektronicznej. Tak więc, Katarzyno, jest mi bardzo miło przywitać się na wydarzeniu i oddajemy Ci głos. Dzień dobry. No tak, 10 lat minęło jak jeden dzień, można powiedzieć. Szanowni Państwo, Izba w tym roku kończy 10 lat i muszę przyznać, że nawet dla osoby, która praktycznie od samego początku jest w Izbie i pracuje, to jest zaskakujące. Być może dlatego, że Izba bardzo dynamicznie wciąż działa i w zasadzie zachowuje się jak bardzo młoda organizacja, mając coraz to nowe pomysły. No właśnie, w ramach takich pomysłów Patrycja Stańszewska, prezes Izby, przyszła, a w zasadzie po prostu spotkała się ze mną i poprosiła mnie o to, żebym opracowała raport Dekada Polskiego e-commerce, bo w zasadzie wszyscy na co dzień działamy na tym rynku i nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę, jak wiele zadziało się w ciągu ostatniej dekady, czyli od 2013 roku. Także ja teraz będę miała przyjemność przedstawić Państwu kilka takich, można powiedzieć, ciekawych czy też podstawowych liczb, ale raport naprawdę obfituje w wiele ciekawych trendów, wykresów, bo postaraliśmy się o to, żeby faktycznie pokazać, jak to przez każdego roku, a przez te 10 ostatnich lat się wszystko zmieniało. No właśnie, czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że w ciągu ostatniej dekady nastąpił aż trzykrotny wzrost udziału sprzedaży cyfrowej, sprzedaży detalicznej, pięciokrotny wzrost wartości rynku e-commerce B2C i 3,5-krotny wzrost wartości rynku e-commerce B2B. A o B2B oczywiście nie należy zapominać, chociaż być może też nie wszyscy na co dzień myślimy o tym, że jego wartość jest ponad czterokrotnie wyższa niż właśnie tego rynku konsumenckiego, o którym na co dzień mówimy. Kupuje już 87% internautów, a 62% osób powyżej 16 roku życia, to zgodnie z danymi GUS. No i też być może nie wszyscy pamiętamy, że jeszcze 10 lat temu było to dwukrotnie mniej, czyli niecała połowa internautów kupowała w sieci. No teraz możemy powiedzieć, że w zasadzie większość z nas dokonuje tych zakupów. Co jest też ważne, my kupujemy też coraz więcej, nasze koszyki są pełniejsze. No i tu chciałam Państwu też pokazać, że do każdego z takich, my pokazujemy w tym raporcie nie tylko dane hasłowo, ale też do każdej z takich danych poszukiwaliśmy naprawdę informacji rzetelnych z całego ostatniego dziesięciolecia, tak żeby przedstawić jak najlepiej te dane, jak najwięcej, żeby tutaj móc porównać, tak? Bo dzięki temu po prostu biznes może się rozwijać, że też obserwuje dane i może przewidywać, co się dalej wydarzy. Chociaż muszę przyznać, że rynek e-commerce jest dość nieprzewidywalny i ma tą dynamikę niesamowitą. Wystarczy wspomnieć, że tylko w pierwszym pandemicznym roku do swoje kroki czy też kliki do e-commerce skierowało 30% osób, które jeszcze nie miały doświadczenia właśnie w e-commerce. Reszta zwiększyła swoje koszyki zakupowe, a z kolei w obecnym roku, który może nie możemy nazwać kryzysowym, ale powiedzmy takim, gdzie mamy do czynienia z inflacją, z powolnieniem gospodarki, no i wojną w Ukrainie, tutaj po to, żeby optymalizować swoje wydatki, trochę zaoszczędzić, aż 76% badanych mówi, że właśnie internet jest dla nich tym sposobem, tak? Czyli uważają, że jest to kanał optymalny i tu przenoszą swoje wydatki. To, z czego też być może nie zdajemy sobie do końca sprawy, to na jakich urządzeniach kupowaliśmy kiedyś,
czy 10 lat temu, no i jednak ich kupujemy teraz. Teraz jest dla nas oczywiste, że w zasadzie ponad 50% posiadaczy smartfonów kupuje właśnie na tych urządzeniach. Korzystamy ze smart zegarków, próbujemy kupować na smart TV, chociaż konsumenci twierdzą, że nie jest to wcale proste. No a swego czasu był to zwykle komputer stacjonarny i laptop, czyli urządzenia pełnowymiarowe. Tak naprawdę liczba urządzeń wykorzystywanych zakupowo wzrosła trzykrotnie. Teraz używamy średnio ponad trzech urządzeń do tego, żeby właśnie wykorzystywać internet zakupowo. Co tu jeszcze jest ważne? Na pewno Państwo, jak będziecie przeglądać ten raport, teraz już widzicie, że jeśli chodzi o źródła, to podajemy ich bardzo dużo i tutaj zwracam na to szczególną uwagę, bo naprawdę staraliśmy się o to, żeby porównywać, że tak powiem, jabłka do jabłek i żeby pokazać Wam bardzo rzetelne dane, takie, które na przestrzeni właśnie tych 10 lat były badane, w szczególności przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, bo tu muszę przyznać, że Izba zrobiła doskonałą robotę i naprawdę tyle raportów, co tu jest, jest do wykorzystania i dzięki temu między innymi mamy te dane. No oczywiście jest też GUS, jest też CBOS, Gemius, z których też korzystaliśmy, właśnie po to, żeby nie było tak jak na tym rysunku, czyli żebyśmy nie estymowali sobie trochę na wyrost, albo właśnie nie szli w złych kierunkach. Także zdecydowanie tutaj każdy wykres, który jest w raporcie, każda dana ma swoje uzasadnienie. Jeśli coś się zmieniało, to też o tym mówimy, o czym za chwilę powiem przy płatnościach, bo to jest też ciekawa sprawa. No właśnie, mamy też dużo też takich danych, które mówią o zachowaniach konsumentów, czyli nie tylko takie twarde dane, tak, ile osób kupuje, jak płaci, jak zamawia, ale też czym się na przykład konsumenci kierują, jeśli chodzi o wybory w e-commerce, bo tu się też bardzo dużo zmieniło. Na początku kierowali się głównie ceną, teraz również zaufanie i przyzwyczajenie to są takie wartości, które konsumenci cenią i korzystają z miejsc, do których właśnie mają zaufanie, do których są przyzwyczajeni. Czyli można powiedzieć, że mamy już wydeptane ścieżki w e-commerce, takie jak kiedyś mieliśmy w sklepach stacjonarnych. To, co też jest istotne i o czym warto wspomnieć, to konsumenci coraz bardziej świadomie kupują w internecie i coraz większe znaczenie mają między innymi czynniki związane z ekologią czy też z zrównoważonym rozwojem. Już ponad 70% internautów zwraca uwagę na te sprawy, a 52% bierze pod uwagę te czynniki, na przykład wybierając właśnie produkty w internecie. Także tutaj też się bardzo dużo zmieniło, jak Państwo widzą, cena dalej jest bardzo ważna, ale też mamy stały wzrost znaczenia jakości, co ma wpływ na to, że też zyskały na znaczeniu bardzo, bardzo promocje, tak? Czyli my chcemy kupić niekoniecznie tanio, my chcemy kupić dobry produkt wybranej marki w atrakcyjnej cenie, czyli właśnie dlatego korzystamy coraz częściej też z promocji. No właśnie, wracając do tych płatności i dostaw, czyli takich twardych danych mówiących o tym, w jaki sposób kupujemy, to jest też niesamowite, jak zmieniło się to w ciągu ostatniej dekady. My już praktycznie nie płacimy gotówką przy pobraniu, co było bardzo popularne jeszcze w 2013, 2014, 2015 roku, kiedy to konsumenci mówili, że właśnie wybierają taki sposób zapłaty po to, żeby w ogóle mieć pewność, że sklep im cokolwiek wyśle, tak? Albo że to dotrze w odpowiednim czasie, szybko. Teraz takie obawy są udziałem mniej niż 5% internautów, więc tutaj nastąpiła bardzo, bardzo duża zmiana. Widać zresztą tutaj na tym wykresie, jak niesamowicie spadła właśnie ta gotówka. No i ewidentni wygrani tej dekady to Blix i szybkie przelewy. Tutaj widać, że Polacy zdecydowanie wybrali i oceniają te formy płatności jako najwygodniejsze i najczęściej z nich korzystają. No i jeszcze jedna ciekawa informacja. Dostawy. Tutaj też mnóstwo się pozmieniało i tak naprawdę no, tutaj zwycięzcą, można powiedzieć, są dedykowane punkty automatyczne, punkty odbioru i paczkomaty, z których Polacy zaczęli korzystać i tu mamy wzrost praktycznie trzykrotny. Także nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale pierwszy paczkomat powstał w 2009 roku, a teraz mamy ich już dziesiątki tysięcy, tak? I punktów odbioru, z których Polacy chętnie korzystają i wręcz uważają, że tak jest wygodniej i tak jest bardziej ekologicznie. No i przesyłki kurierskie, czyli bezpośrednie dostawy do domu i pracy, które tutaj utrzymały swoje znaczenie
i bardzo duży spadek wysyłek pocztowych, tak? Listownie lub z pomocą paczki poleconej już praktycznie Polacy w internecie nie zamawiają. Tutaj jeszcze zwrócę Państwu chwilę uwagę wcześniej na to, że jeżeli w danym obszarze coś się zmieniło, czyli na przykład od któregoś momentu zaczęto inaczej badać dany wątek, a w przypadku płatności to zdecydowanie do 2018 roku było, można powiedzieć, jazda bez trzymanki, dlatego że w zasadzie każda instytucja badawcza w inny sposób to badała. To też jest to zaznaczone, tak? Mieliśmy, to jest rynek, który akurat płatności, to jest rynek, który się bardzo dynamicznie rozwijał i wręcz nie nadążaliśmy wszyscy, żeby tutaj redefiniować i w odpowiedni sposób pytać o płatności konsumentów. Natomiast też warto zaznaczyć, że w 2018 roku e-Izba właśnie w ramach uspójniania danych, w ramach prezentacji rzetelnych danych ustaliła tutaj standard z instytucjami finansowymi, które są w Izbie i od tej pory mamy już, że tak powiem, stabilne też dane w tym temacie i możemy obserwować wyraźne trendy. To jest tylko kilka takich informacji, można powiedzieć, zajawkowych, które w tym raporcie są, ale mamy też mnóstwo danych w zasadzie z każdego obszaru, tak? Są i dane o rynku cyfrowym, czyli obroty rynku e-commerce, o klientach e-commerce, czyli właśnie zachowaniach zakupowych, penetracji e-commerce'u. Mamy cały rozdział informacji o tym, w jakich miejscach zakupowych Polacy kupowali, a jakie lubią wykorzystywać teraz, co mamy w naszych ekoszykach, czyli jakie kategorie zakupowe były i są najpopularniejsze, jakie są wartości tych koszyków, wymagania konsumentów, które bardzo wzrosły w ostatnim dziesięcioleciu. No i zamówienia, płatności, odbiory, czyli to, o czym wspominałam, e-innowacje, bo tu też bardzo dużo się dokonało zmian i Polacy chętnie korzystają z innowacji różnych zakupowych, o ile one są smart, tak? Czyli pozwalają nam kupować mądrzej, sprawniej, szybciej, taniej. Kilka słów o tym, dlaczego Polacy pokochali e-commerce, no i próba estymacji, co przed nami. No i cały raport wzbogacony jest też komentarzami ekspertów, także serdecznie polecam. Będzie do pobrania na stronie Izby Gospodarki Elektronicznej. Myślę, że już pod koniec tego spotkania pewnie będzie można tutaj wrzucić link bezpośrednio do pobrania tego raportu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Również Katarzyna Czuchaj-Łagód była z nami przez pierwsze minuty Digital Talk. Katarzyno, pozwól, że użyję Twojego sformułowania i kolejne kliki, jakie mam do dyspozycji podczas naszego spotkania. Już będę kierował w stronę przedstawienia naszych gości. Jeszcze nam tylko zasugeruj, w jaki sposób można stać się posiadaczką i posiadaczem tego raportu i od kiedy, jeśli możesz powiedzieć. Raport jest już dostępny, powinien być już dostępny na stronie Izby Gospodarki Elektronicznej do pobrania. Także myślę, że tutaj wkleimy na koniec spotkania pewnie linki, będzie można sobie bezpośrednio wklikać się i pobrać. Jasne. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja jeszcze ze swojej strony też mogę potwierdzić to, co powiedziała Katarzyna, to znaczy, że w raporcie jest mnóstwo danych, mnóstwo i jest mnóstwo komentarzy i sugeruję podejście takie nie liniowe, tylko podejście chmurowe, czyli wykorzystywanie raportu przez cały kolejną wiosnę, lato w sposób wybiórczy, żeby wyciągać stamtąd danych tyle, ile akurat potrzeba i ewentualnie sięganie do komentarzy ekspertów. A teraz chciałbym zaprosić do dyskusji zatytułowanej Dekada polskiego e-commerce. I tutaj w tej dyskusji wezmą udział pan Szymon Bujalski, Modivo S.A., członek zarządu, prezes Modivo S.A., pan Paweł Działak, dyrektor generalny, dyrektor zarządzający i także założyciel T-Pay, który jest partnerem sektorowym raportu, o którym tyle dzisiaj już powiedzieliśmy. Jest z nami także Justyna Skorupska, zajmująca się Omnichannel i e-commerce w Accenture, pan Grzegorz Wójcik, dyrektor zarządzający Authenti, a także nie może być inaczej, Patrycja Sas-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Bardzo, bardzo serdecznie chciałbym Państwa przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Paweł Oksanowicz. Dzień dobry, witam. Prowadzę grupę Odpowiedzialny e-commerce. Mam też przyjemność bycia uczestnikiem innych ważnych zdarzeń w e-Izbie i mam tę przyjemność, że jestem z Państwem także dzisiaj. Porozmawiajmy o dekadzie, najważniejszej dekadzie w polskim e-commerce, ale zanim przejdziemy do naprawdę
poważnych zagadnień, mam dla Was zaskoczenie, przynajmniej mam nadzieję, że uda mi się zaskoczyć Was pytaniem o tym, czy pamiętacie coś, co było Waszym pierwszym zakupem w internecie. Tutaj mogę powiedzieć, że we wstępie do raportu Luca Cassetti, który jest szefem e-commerce Europe, przypomniał nam o tym, że pierwsza transakcja e-commerce w historii miała miejsce w 1994 roku w sierpniu i chodziło o zakup płyty Stinga. A jak to jest w przypadku pana Szymona? Jestem bardzo ciekawy. Dzień dobry. No to rzeczywiście takie zaskoczenie, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo blisko, bo pierwszy zakup zrobiłem książkę, czyli podobna kategoria Empiku, w którym później miałem zaszczyt pracować. Także w 90 latach to jeszcze było, w 99 roku pamiętam, że było to dla mnnie wielce ciekawe, że mogę sobie zamówić przez internet i mi tutaj kurier przywiózł paczkę. Także była to książka. Ale nie pamiętam jaka, próbuję sobie przypomnieć jaka i nie pamiętam jaka. Z pewnością z czasem trafi pan na nią w swojej bibliotece, a teraz przerzucę uwagę do Justyny Skorupskiej. Justyno, czy pamiętasz swój zakup? Powiem tak, że nie będę niestety oryginalna w tym zakresie, bo w moim przypadku również to była książka, ale dla odmiany kupiona w Merlinie. I ja pamiętam, co to była za książka, bo to była książka potrzebna mi do studiów po angielsku i była o project managementie. Grzegorzu, teraz ciebie zapytam o to samo. No, mnie jest dużo trudniej, dlatego że ja trochę tak jak dzisiaj mało kto pamięta, kiedy zrobił pierwszy kroczek, tak ja również trochę słabo pamiętam to, ale pamiętam jedną rzecz istotną z tego pytania, mianowicie pracowałem wówczas jeszcze w Radiu RMF, to był rok chyba 1996, więc jakby nie oceniajcie mnie po wyglądzie, po wieku również, ale faktycznie wtedy już rozmawialiśmy o internecie, o tym, jeszcze e-commerce był znany wyłącznie na rynku amerykańskim, jakby w ogóle nie można było mówić o tym w Polsce, bo w Polsce dopiero internet był tylko i wyłącznie realnie popularny na uczelniach, a jeśli ktoś był szczęśliwcem, to mógł się wdzwonić modemem przez TPS-a i to był internet. I wtedy faktycznie zakupy wyglądały kompletnie inaczej, nie dało się zapłacić online, więc kupowanie przez internet polegało na tym, że się oglądało, co jest dostępne, a potem należało sobie albo tam pojechać, albo naprawdę bardzo poprosić, żeby ktoś to wysłał. No ja sobie oczywiście zamówiłem też książki, ale odebrałem je osobiście w Stanach Zjednoczonych, kiedy faktycznie to były lektury dotyczące właśnie innowacji technologicznych. Tak więc książki wygrywają. Na początku internetu rzeczywiście rozwijały się przede wszystkim ta dziedzina, to znaczy kultura i media, czego najlepszym dowodem jest to, co macie nam do powiedzenia. I jeszcze pan Paweł i Patrycja również, ale poproszę pana Pawła. Panie Pawle, no mi wydaje się, cały czas próbuję sobie przypomnieć, ale może tutaj będę jednak trochę oryginalny, bo mi w głowie zapada element część do roweru. Chyba to były dętki rowerowe, takie bardzo lekkie, które nigdzie nie były dostępne w sklepach stacjonarnych. Pamiętam, namiętnie ich szukałem i udało mi się znaleźć w jakimś sklepie, który oczywiście też musiałem tam zatelefonować i poprosić, żeby wysłali. Najprawdopodobniej to było to, więc... Dzisiaj tak na szybko odpowiadając to... Brawo za oryginalność, brawo za oryginalność, nie może być inaczej. Po książkach mamy dętki do roweru. Co nam się ułoży z tych artykułów? Patrycja, no jesteśmy bardzo ciekawi. Ja też miałam problem z odtworzeniem pamięci, ponieważ ja naprawdę uwielbiam zakupy przez internet, więc kupuję ponadprzeciętną, nawet w porównaniu z naszymi raportami. Ale i nie pamiętam dokładnie, jaki to był pierwszy zakup, ale myślę, że to była albo płyta, albo coś z branży fashion, ponieważ fashion w e-commerce, zwłaszcza polskim, rozwija się najszybciej, najdynamiczniej, a obsługa klienta od początku była fantastyczna. Wydaje mi się, że to jest też bardzo dobry moment do tego, żeby przywitać Państwa obecnych z nami na czacie. Jeśli macie przestrzeń do tego, żeby poszukać w pamięci Wasz pierwszy zakup, to zachęcam do tego, żeby na czacie pochwalić się tym, co pierwszego kupiliście w internecie podczas Waszego pierwszego customer experience, podczas takich właśnie zakupów, a teraz już pozwólcie, że zatrzymam jeszcze głos przy Patrycji, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej,
dlatego że wydaje mi się, że powinno paść to pytanie o to, skąd w ogóle pomysł na Izbę Gospodarki Elektronicznej, jaki był w ogóle pierwszy odbiór biznesu Izby, jak wyglądały początki? Pomysł Izby Gospodarki Elektronicznej tutaj to nie był tylko mój pomysł, ale tutaj jest z nami obecny nie bez powodu Grzegorz Wójcik dzisiaj, więc to był generalnie mieliśmy taki moment 10 lat temu z Grzegorzem, spotkaliśmy się, Grzegorz miał swój pomysł, ja miałam troszeczkę inny pomysł, natomiast myślę, że jak widać dogadaliśmy się i sukces projektu jest. Izba powstawała 10 lat temu, a właściwie 11 lat temu, bo wcześniej działaliśmy troszeczkę w innej jako fundacja, natomiast rejestracja nastąpiła 21 sierpnia. Izba powstała na potrzeby rynku, ewidentnie 10 lat temu, co zauważamy, że właściwie od 10 lat najdynamiczniej rozwija się handel elektroniczny w Polsce. Wówczas powstała już taka bardzo mocna potrzeba posiadania reprezentacji branży w postaci organizacji. Stąd pomysł na Izbę Gospodarki Elektronicznej. Jak widać, pomysł udany. Strategia, którą obraliśmy od początku właściwie, czyli wsparcie mega mocne legislacyjne firm z branży, edukacja zarówno biznesu, jak i konsumenta, czy networking biznesowy, tak żeby ta branża się tak naprawdę poznała. Jak budowaliśmy organizację, to rzadko kto znał się w tej branży. Teraz wszyscy, przynajmniej większość, może nie wszyscy, ale większość zna się bardzo dobrze, korzysta ze swoich usług biznesowych, bo to jest bardzo ważne. Zawsze podkreślamy, że polski handel elektroniczny nie bez powodu przez ostatnie 10 lat wystrzelił jak torpeda, ponieważ tworzą go świetni ludzie, świetny biznes z fantastycznymi pomysłami. Polacy są mają niesamowicie otwarcie technologiczne, tak? My nie boimy się wprowadzania innowacji technologicznych do świata cyfrowego. I generalnie na co bardzo mocno warto zwrócić uwagę, to jest to, że polski handel elektroniczny w znaczeniu biznesu słucha uważnie konsumenta, bo bez konsumenta, takiego bez usatysfakcjonowanego konsumenta przez 10 lat nie byłoby tak dynamicznie rozwijającego się handlu elektronicznego. Jeżeli pozwolisz, to jeszcze, bo Kasia zrobiła bardzo fajny wstęp do raportu Dekada Polskiego e-commerce. To jest bardzo dobry raport, ja już go przeczytałam kilka razy, polecam Państwu zaraz po naszym Digital Talku, ale my w tym raporcie staraliśmy się podsumować to, co najważniejsze zadziało się w ostatniej dekadzie e-commerce i co miało wpływ tak naprawdę na rozwój handlu elektronicznego, bo jak Państwo wiecie, handel elektroniczny w Polsce powstał w drugiej połowie lat 90. Były te pierwsze aukcje, platformy aukcyjne typu Allegro, drobne sklepy internetowe, katalogi e-sklepów. Teraz to już jest bardzo dojrzały rynek handlu elektronicznego z mega profesjonalnymi prowadzonymi sklepami internetowymi, coraz większą ilością marketplace'ów na rynku. A to miało też miejsce dlatego, że zauważmy jak internet, Grzegorz wcześniej powiedział, że internet, dostęp do internetu to było coś, o czym wszyscy marzyli. Teraz prawie 97% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu, to ma ogromny wpływ na rozwój handlu elektronicznego. O tym, że konsumenci pokochali kupować w naszych sklepach internetowych, polskich sklepach internetowych, polskiego biznesu, świadczy o tym, że już 9 na 10 internautów w tym momencie kupuje przez internet. To nie zadziałoby się, gdyby konsument nie był zadowolony. W jaki sposób dostosowujemy płatności, o tym pewno Paweł opowie, w jaki sposób działa logistyka, jakie technologie używa się do tego, by przyciągnąć i ułatwić zakup konsumentowi. Jak tworzyliśmy Izbę, największym problemem dla konsumenta, jeżeli chodzi o zakupy przez internet, stanowiło bezpieczeństwo. Stąd wówczas wiele konsumentów jeszcze dokonywało transakcji gotówką. Teraz gotówka, rzadko który konsument wybiera transakcję gotówkową. Jest to pokolenie Silver, które urosło w trakcie pandemii, tak? Bo ono jeszcze buduje swoje zaufanie do zakupów przez internet. Ale popatrzmy, co się działo przez te 10 lat, w jaki sposób zadbaliśmy o bezpieczeństwo transakcji internetowych. Dzięki temu ten konsument czuje się
wydając pieniądze w internecie bezpieczne. To są bardzo ważne elementy. Nie bez powodu jest 150 tysięcy sklepów sprzedających usługi, produkty działających na Allegro. Nie bez powodu rynek B2B e-commerce i B2C łącznie szacowany jest według PricewaterhouseCoopers na 850 miliardów złotych. Jest się czym chwalić na arenie międzynarodowej. Bardzo, bardzo dziękuję. Jednym słowem, Patrycja wskazała nam na to, że historia polskiego e-commerce jest ściśle związana z historią Izby Gospodarki Elektronicznej i na odwrót, i to właśnie nie bez powodu. Jedno z drugim się łączy jak najbardziej. I wspominała o doświadczeniach konsumenckich pierwszych internautek i internautów i tych, którzy dołączyli podczas pandemii. I chyba powinniśmy się skupić na konsumentach i konsumentkach, dlatego że im się to należy. Zwracam się teraz do pana Szymona z pytaniem o to, jak konsument, jak zmieniało się podejście do e-commerce z tej strony przez te ostatnią dekadę. Ma pan tak bogate doświadczenie w tworzeniu sklepów internetowych, że trudno nie skorzystać z tej możliwości i nie zapytać właśnie pana o to. Znaczy tak, zacznijmy może od początku. Ostatnie 10 lat to jest taka rewolucja mobilna przede wszystkim z mojego punktu widzenia. Tak? Ja pamiętam 10 lat temu, w 2008-2009 roku, gdzie wartość, znaczy ruch, tak, ruchu mobilnego to było około 13%, 13-15% i patrzyliśmy, jak te słupki rosną. I dzisiaj, kiedy ten ruch właściwie mobilny razem z aplikacjami to jest 80%, no to jest bardzo duża transformacja. Ten klient, tak wtedy on szukał informacji o produktach głównie jednak mimo wszystko przez desktop, tak, czy laptop, czy komputer stacjonarny. Dzisiaj tak de facto on jest w salonie offline'owym i on już nie ogląda tego buta, czy nie ogląda tej książki, tylko on szuka informacji już w tej chwili właściwie w internecie, tak, o czym jest ta książka. Nie potrzebuje już nawet doradcy, sprzedawcy, bo on wszystkie ma informacje w internecie. I to jest fajne i to jest chyba coś, co niesamowicie ułatwia konsumentowi zakupy dzisiaj. Tak? Mnogość oferty. 10 lat temu liczba sklepów, już sama liczba sklepów była o wiele mniejsza, ale w ogóle oferta tych sklepów. Zobaczcie, co się stało w ciągu ostatnich kilku lat, ostatnich 5 lat. Tak? Marketplace, które powstały w ramach sklepów, nie nazwałbym tego może monobrandowych, ale sklepów, które sprzedawały własny towar, tak, Empik czy Modivo teraz, tak, wiele, wiele innych marketplace'ów powstało, Zalando w Feszynie, tak, to są rzeczy, które zrewolucjonizowały właściwie sprzedaż przez internet, bo w jednym miejscu klient ma w tej chwili nie 10 tysięcy produktów, tylko 3 miliony produktów, tak jak w przypadku Empiku, tak, już pomijam kwestię samego Allegro, gdzie tam ta liczba produktów jest bardzo dużo. Więc to jest jedna rzecz, która się wydarzyła. Z punktu widzenia konsumenta, według mnie i sprzedawcy, tak, bo to jest też ważne, zmieniła się też, o czym tu już mówiliśmy, ta forma bezpieczeństwa. Klient czuje się już bezpieczny, kupuje inaczej, w sensie takim, że przedpłaca, płaci kartą, płaci pay by linkiem, czy płaci ostatnio bardzo modne buy now, pay later, tak, czyli sobie dzisiaj płacę za 30 dni, to bezpieczeństwo jest naprawdę już w tej chwili na bardzo wysokim poziomie polskiego e-commerce'u, generalnie e-commerce'u w Europie i to jest też fajne i to też mocno ułatwia te zakupy. No i trzeci aspekt, który chyba jest też bardzo ważny i to miało bardzo duży wpływ na rozwój e-commerce'u, no to jest logistyka. Tak, tutaj już Patrycja wspomniała i Kasia o paczkomatach. Ja pamiętam w 2009 roku, jak będąc jeszcze wtedy w Komputroniku, wprowadzaliśmy razem z Merlinem i z Intymną, razem z Rafałem Brzoską, paczkomaty do Polski, no to my się zastanawialiśmy właściwie, co to będzie, nie? Czy to w ogóle chwyci te paczkomaty zamknięte, klient musi coś stukiwać. No dzisiaj sobie nie wyobrażamy życia bez tego, tak? Cały omnichannel, cały ten Q-commerce, tak? Czyli te szybkie dostawy, to jest coś, co bardzo mocno popchnęło konsumenta ku e-commerce'owi, no a wiadomo, pandemia to tylko i wyłącznie zintensyfikowała to przejście, tak? Także ta transformacja w ciągu ostatnich 10 lat, a nawet troszeczkę dłużej, była bardzo mocna.
Bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o same paczkomaty, to pierwsze paczkomaty w ogóle testowali Niemcy. Deutsche Post testowało. Tak, ale oni w pewnym momencie przestali aktywnie rozwijać te technologie i właśnie Kraków stał się ośrodkiem rozwoju polskiego e-commerce de facto, no bo przecież tam InPost zaczynał swoją działalność, zresztą nie tylko w maszynach paczkowych, prawda? Zanim zapytam Grzegorzu, ciebie o rozwój rozwiązań dla e-commerce'u, myślę, że kolejnym punktem, o którym nie możemy zapominać, są płatności. I tutaj zwracam się do pana Pawła. Też przy okazji trzeba wspomnieć, że partnera sektorowego samego raportu Dekada Polskiego e-commerce, za co bardzo, bardzo dziękuję w imieniu Izby. No właśnie, w jaki sposób płatności wpłynęły na to, co się wydarzyło w polskim internecie, to znaczy na ten niesamowity wystrzał. Wystrzał obrotów, wystrzał zainteresowania, wystrzał też no, bezpieczeństwa, tak, czyli zaufania do tej formy sprzedaży. Panie Pawle, no, to już dzisiaj zostało tutaj dwukrotnie podkreślone i przez panią Katarzynę i przez Patrycję, że faktycznie ta zmiana w płatnościach była olbrzymia. Ja mogę tylko to potwierdzić. Na pewno w dużej mierze przyczyniła się do tego też e-Izba i firmy zrzeszone, duży zakres edukacji. Dzisiaj, co z dumą mogę powiedzieć, Polska przewodzi nowoczesnym płatnościom w Europie i to trzeba jasno powiedzieć, że my tutaj mamy jeden z najnowocześniejszych systemów bankowych, jeden z najnowocześniejszych systemów nowych, innowacyjnych form płatności. Przykładem chociażby jest powstały w 2015 roku BLIK. No a wszystko zaczynało się, tak jak to zostało wspomniane, od bardzo dużego udziału tak zwanego cash on delivery, czyli płatności za pobraniem, ponad 50%, ja to pamiętam. Pamiętam też te argumenty, które są jasno podkreślone w raporcie, czyli że to spowoduje, że płatność będzie, czy towar będzie bezpieczniejszy, to spowoduje, że na pewno merchantowi będzie szybciej zależało, żeby tą płatność, ten towar wysłać, gdzie konsument nie miał w ogóle świadomości, że te środki sklep tak naprawdę dostanie dużo, dużo później, niżeli od systemu płatności. I to był ogrom pracy zrobiony przez Izbę, przez firmy, które się zrzeszyły w tej inicjatywie i wyedukowały rynek, wyedukowały sprzedawców, konsumentów przede wszystkim, że tak naprawdę właśnie inne formy spowodują większe bezpieczeństwo, większą szybkość i też wygodę dla nich w codziennych zakupach i też pewnie przyczyniły się do zwiększenia tych statystyk ilości zakupów w internecie. Potem zaczęły wchodzić też już tu wspomniane pay by linki. Warto podkreślić, że z takich trochę kart historii, że początkowo to były tylko dwa czy trzy banki. Resztę banków robiliśmy na tak zwane e-przelewy, czyli my to potocznie branżowo nazywaliśmy w cudzysłowie płatności na drutach, czyli trzeba było przeklejać tytuły. Dużym problemem było to, że osoby często myliły się i zamiast bardzo ważnego dla nas unikalnego kodu transakcji wpisywały na przykład za pralkę albo za daną książkę. No i potem tworzyliśmy systemy, czy też ręcznie trzeba było to w księgowości parować. Bardzo dużo historii, które do dzisiaj wspominamy, na ten temat powstały. Na szczęście, no, czy konsumenci, czy wzrost spowodował, że banki również za naszym pewnie stanowiskiem i też działaniem e-Izby zobaczyły, że jest potrzeba rozwijania tej formy, więc to był taki jeden z fragmentów pokazujący, że inne rynki zaadoptowały PayPala, płatności karty, takie gotowce tak naprawdę, a my byliśmy tutaj kreatywni i od samego początku tworzyliśmy swoje rozwiązanie. Potem oczywiście pamiętam tą datę jak dziś, 9 lutego 2015 powstał BLIK, który, no jak też dzisiaj pamiętam, Darek Mazurkiewicz powiedział mi, że w ciągu kilku lat ma plan zastąpić pay by linka. No i to praktycznie się wydarzyło, jest dzisiaj najbardziej popularną metodą, a pay by link to też trzeba podkreślić w nowej odsłonie open bankingu, dużo wygodniejszej, bo wykorzystującej to, co konsumenci zresztą też w raportach e-Izby podawali, że chcą, nie boją się płacić, potwierdzać za pomocą Face ID, Touch ID, dzisiaj funkcjonuje i działa i zdecydowanie wpłynęło z jednej strony na wygodę,
ale również równolegle na bezpieczeństwo, co jakby było tym szukaniem złotego grala przez wiele lat, bo zawsze było albo kwestia wygody i zrezygnowania z formy bezpieczeństwa, zabezpieczenia, albo na odwrót, no, dodatkowe zabezpieczenie, które bardzo, bardzo powodowało, utrudniało dokonanie transakcji, bo było kilka punktów do zatwierdzenia. No i dzisiaj faktycznie doszliśmy do momentu, gdzie mamy trochę taki wysyp tych metod różnych płatniczych, też w zależności od specjalizacji od branży. To na pewno już, jak Szymon potwierdził, w branży fashion płatności odroczone, które mocno zyskały na popularności. My dostrzegamy też, i to też największe instytucje finansowe dostrzegają, bo mamy przyjemność współpracować z Pekao S.A., dla którego współtworzymy rozwiązania e-commerce'owe dzisiaj. No i chociażby pod koniec zeszłego roku oddaliśmy produkt ratalny, więc kolejne tak duże instytucja, Pekao z PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, warto podkreślić, zauważa ten trend. Bank prawie ze stuletnią historią też wchodzi w ten segment internetowy i chce uczestniczyć w tej historii. Więc to myślę, że jest takie podkreślenie, że absolutnie wyznaczamy te trendy. Natomiast jeżeli miałbym jeszcze powiedzieć to, co jest istotne, też wynika z raportu, z tych działań edukacyjnych Izby, też naszych, które prowadziliśmy, jak blog TPay czy podcasty i badania merchantów. Na pewno faktycznie portfele typu Apple Pay, Google Pay, tu też można jak gdyby podać kilka argumentów i nadal jest potrzeba dużej edukacji, żeby sprzedawcy dostosowywali swoje systemy no właśnie do tych trendów mobilnych. Pewnie mało osób wie, że jeszcze do zeszłego roku Apple Payem na, no, co tu dużo nie mówić, najbardziej popularnej przeglądarce Chrome w ogóle nie można było zapłacić. Od zeszłego, od ostatniej aktualizacji w iOS-ie wszyscy mogą płacić Apple Payem w aplikacji Chrome na iPhone'ach. Sklepy nie są jeszcze na to gotowe. W wielu miejscach ja widzę, że nie ma tego Apple Paya, więc to jest jeszcze kolejny obszar do działania. Blik jest coraz lepiej zaintegrowany, więc tak samo płatności, tokenizacja, która powstaje, to jest kolejny duża zmiana na rynku. Nie będziemy musieli co kilka lat zmieniać czy martwić się o to, że ważność naszej karty ulegnie przedawnieniu i będziemy musieli kolejny raz niewygodnie podpinać metodę płatności. Ona po prostu automatycznie nam się podstawi, więc widać, że wspólnie działając tutaj z organizacjami kartowymi, z organizacjami płatniczymi, słuchamy konsumentów, analizujemy, wyciągamy wnioski. Ten sektor jest naprawdę bardzo ważny dla tych graczy. No i to tylko optymistycznie, mam nadzieję, nas nastawia i pokazuje, że co najmniej takie same wzrosty będą w stanie do osiągnięcia w kolejnej dekadzie polskiego i nie tylko polskiego e-commerce'u. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Ja teraz przywitam się z osobami, które są z nami na czacie. Sławomir, Wioletta, Marcin, Piotr, Arkadiusz, Kacper, Adam, Bartosz, Dorota, Magdalena, Natalia. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. O ile pytanie o pierwszy zakup w internecie może nie do końca wypaliło, tak sobie myślę, bo nie mają Państwo przyjemności pisania do nas właśnie z tym zakupem, to może ostatni, jaką rzecz po prostu kupiliście, może nawet jeszcze kilkanaście minut temu, czy godzinę, albo rano dzisiaj. Ja przyznam się szczerze, że ja zrobiłem po prostu zakupy spożywcze przez internet wczoraj. Przyjechały do mnie elegancko po godzinie od zamówienia. Gdyby ktoś mi powiedział jeszcze dwa lata temu, że będę coś takiego robił, to popukałbym się w głowę i powiedział, że to jest niemożliwe. Jeśli ktoś napisze, że samochód, to też się nie zdziwię, prawda? Bo i to jest możliwe. No tak, ale żeby to wszystko działało, no to jesteśmy już z tyłu za tym, co się dzieje, za samą przyjemnością i koniecznością kupowania w internecie. Po tym, co powiedział pan Paweł, teraz przeniesiemy się do Grzegorza. I Grzegorzu, powiedz, jak wygląda to z twojej perspektywy, co się dzieje w back-office, jeśli chodzi o handel online, jak to się rozwijało w ciągu ostatniej dekady? Świetnie, dziękuję serdecznie. Więc myślę, że dwie rzeczy chyba chciałbym powiedzieć przy tej okazji tego pytania, czyli trochę nawiązać do tych początków Izby i odpowiedzieć bezpośrednio na to, co się dzieje w tym back-office. Więc Izba, jak powstawała, tak jak tutaj Patrycja wspominała, to jej sukces, można powiedzieć, zawdzięczamy przede wszystkim
naszej wspólnej kreatywności i chęci współpracy. Jak pamiętam, to był ten rok 2011-2012, kiedy gdzieś tam na początku jeszcze były pierwsze takie pomysły na temat organizacji, to powstawało dlatego, że rynek się bardzo mocno transformował. W Unii Europejskiej zaczęły powstawać pierwsze elementy legislacyjne, które zaczęły harmonizować internet i regulować go bardzo poważnie w skali wszystkich kategorii tak naprawdę, bo to jest najistotniejsze. Nagle internet po prostu stał się pewnego rodzaju przedłużeniem gospodarki, bo nagle te same rzeczy, które w gospodarce były dostępne, zaczęły być dostępne online. I to spowodowało bardzo dużo niepewności, bo to z jednej strony olbrzymia szansa dla tych, którzy z tego potem, jak wiemy, dzisiaj skorzystali, ale też było olbrzymie zagrożenie, bo to była kompletna zmiana przyzwyczajeń i kompletna zmiana w ogóle stylu życia, podejmowania decyzji, kompletnie inny sposób funkcjonowania nawet biznesu. I to, co się nam udało faktycznie, to, że my od samego początku postanowiliśmy, zamiast walczyć z tymi wszystkimi elementami regulacyjnymi, wziąć naszą wiedzę i doświadczenie, zebrać się wspólnie razem, poznać się i zacząć współpracować. Więc te początki izby to były takie, że konkurenci się kompletnie nie znali. Prezesi poszczególnych firm wręcz bali się rozmawiać z innymi firmami, dlatego że bali się, że zdradzą jakieś tajne sekrety. Jak się okazuje, sukces izby właśnie polega na wymianie wiedzy i na tym, że dzisiaj to, o czym sobie opowiadamy, to jest element właśnie współdzielenia się tym, co wszystko jest naszym doświadczeniem. I teraz przechodząc już konkretnie do tego, co powiedziałem, to jest transformacja całej gospodarki. I tak jak zaczęliśmy od tej sprzedaży towarów, bo faktycznie książki były pierwszymi towarami sprzedawanymi przez internet, potem nastąpiły kolejne sprzedaże różnego rodzaju artykułów, głównie tych fizycznych, które są łatwo pakowalne, które są bezpieczne w transporcie i tak dalej. I ta transformacja powstawała w taki sposób, że obejmowała coraz kolejne kategorie. I teraz to, co mogę dzisiaj powiedzieć, to dzisiaj już nie myślimy o e-commerce jako o sprzedaży towarów, tylko myślimy o tym, że dowolną rzecz, którą sobie możemy wyobrazić, że jest do zakupu, ona jest dostępna przez internet, czyli możemy zobaczyć, jakie ona ma cechy, możemy zobaczyć, kto ją oferuje i w jaki sposób ją pozyskać, możemy też w różnych modelach biznesowych. I to, co jest taką dużą transformacją, którą tutaj trzeba powiedzieć, uzupełniamy taką sprzedaż towarów, to są właśnie e-usługi. I te e-usługi to jest bardzo szeroka kategoria, bo proszę wspomnieć swoje własne doświadczenia. Od usług finansowych, czyli w ogóle finansowania wszelkiego rodzaju transakcji, które dzisiaj są jedną z większych kategorii, bo można kupić wszystko na raty, w leasingu, można kupić płacąc od razu, można kupić płacąc potem, to jest jeden obszar zmiany, olbrzymia rewolucja, w której przede wszystkim bankowość elektroniczna odegrała transformującą rolę. Drugą taką kategorią, którą myślę, że wszyscy kojarzymy, to są podróże, cała kategoria travel, w którym jak się okazuje wycieczki można zamawiać przez internet. I szerzej patrząc na to, transport jako kategoria, no dzisiaj wsiadamy do Ubera, wsiadamy do iTaxi, wsiadamy do dowolnego środka transportu, płacimy online, to już jest e-commerce, prawda? W ten sposób wygląda to dzisiaj z poziomu aplikacji mobilnej. Popatrzmy na kolejne obszary, czyli na obszary branży rozrywkowej. Na początku faktycznie kupowaliśmy płyty CD, tak? Książka, która była ciekawa, a dzisiaj video on demand, filmy, seriale, model subskrypcyjny, sposób działania taki, że każdy content praktycznie można dzisiaj wziąć i kupić, czy też to w modelu ściągnięcia, czy też w modelu po prostu dostępu do usługi. I to jest ta duża transformacja, która nastąpiła, że w praktyce te modele biznesowe dotykają każdej gałęzi gospodarki, a oprogramowanie, które zarządza tym i pozwala przetwarzać informacje, stało się też jedną wręcz już oddzielną kategorią. Do tego należą wszelkiego rodzaju usługi, tak zwane SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa, co do których można powiedzieć, że rynek już bardzo mocno postąpił, ale jak sobie wyobrazicie to, w jakim kierunku to będzie szło, to połączenie olbrzymich danych, sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów biznesowych, to jest po prostu kompletnie nowa kategoria, która po prostu wybucha. Ona po prostu robi się olbrzymia. Branża, w której ja działam, czyli podpisy elektroniczne, kilka lat temu
nawet nikt nie pomyślał, bo się bał, że można podpisać dokument elektronicznie, bo wszystkim się wydawało, że sąd będzie tylko patrzył na to, co jest fizycznie na papierze, bo to można dotknąć. Nie? Skoro cała branża może działać online, również takie rzeczy, które były w pełni materialne, jak nasz własnoręczny podpis, może być cyfrowy i może być wręcz bezpieczniejszy od podpisu fizycznego, bo jest też pewnego rodzaju odzwierciedlenie naszej elektronicznej tożsamości, którą, jak też można powiedzieć tutaj o tych e-usługach, powoli wkracza jeszcze w obszar metaversu. Więc tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które się wydarzyło. Myślę, że w ciągu tych 10 lat mieliśmy wiele przykładów tego, jak to może działać, a to, czego będziemy świadkami w kolejnej dekadzie, to tego, że każdy z tych trendów, który widzieliśmy, będzie naprawdę na poziomie 2, 3, 4, 10 razy większym niż do tej pory co roku. Więc to jest niesamowite, jak się to będzie szybko zmieniało, bo tak jak powiedziała tutaj Patrycja, jak te dane z raportów, jeżeli dzisiaj praktycznie 100% użytkowników ma dostęp do internetu przez smartfona, to tylko wyobraźnia jest naszym ograniczeniem. Bardzo, bardzo dziękuję również za to zdanie, za ten przegląd tego, co się dzieje w e-commerce od strony back-office'owej. No i tutaj też przy okazji pochwalę się tym, co kupili nasi odbiorcy: Dorota, czajnik elektryczny, Marcin, aparat cyfrowy, miskę dla psa Magdalena. Justyno, już za chwilę do ciebie wracam. Napisałaś nam, że ciśnieniomierz dla mamy. Pan Ludwik, witaminy, świeczki zapachowe, karma dla psa, zakupy na kolację. Pierwszy zakup w poznańskim rowerowym sklepie online to Korbowód oraz Piasta. Panie Pawle, myślę, że możecie z Piotrem podać sobie ręce. Kacper pisze o papierze do drukarki. Jest też Magda, która kupowała na Allegro używane ciuchy, t-shirt Arctic Monkeys z Sławomir. No, tego jest mnóstwo, naprawdę. Ubrania dla dzieci ze strony Violetty. Tak więc mamy też przegląd tego, co rzeczywiście, do czego służy e-handel. A ja zwrócę się teraz do Justyny z pytaniem o to, o czym nie wie taki statystyczny konsument, konsumentka, a co się dzieje w e-commerce, a co jest jego istotną częścią? To jest najważniejsze pytanie. A drugie pytanie dotyczy tego, gdzie ty właściwie jesteś, bo zmieniło się dramatycznie oświetlenie u ciebie. Zaczęliśmy za dnia. Teraz wszystko jest Tokio. Nie znikaj. Much better, it should be. mam nadzieję, że jest lepiej a propos oświetlenia. Zawsze fantastycznie, także słuchamy. Bardzo trudne pytanie, szczerze powiedziawszy, co się zmieniło, czego nie wie konsument. Konsument generalnie mało wie, co my robimy w części technologicznej, bo dla niego ma to działać, ma móc szybko zapłacić i ma odebrać tam, gdzie sobie zażyczył, tak? Więc rzeczywiście jakby ilość procesów operacyjnych, które muszą się dziać po stronie firmy, żeby faktycznie ten customer experience, tak jak mówimy teraz, czyli tą wygodę dostarczyć, obejmuje naprawdę ogrom procesów w organizacji. I przez te lata, ja myślę, że to jest jakby największa zmiana nastąpiła właściwie w trzech miejscach. Po pierwsze nastąpiła na poziomie jakby pozyskiwania klientów, czyli akwizycji z internetu. Pojawiły się narzędzia marketing automation, których 10 lat temu po prostu w ogóle nie było. Tak? One nie istniały. Tak? Jakby ilość w tej chwili technologii marketing automation i całego rynku, który nazywamy MarTech właśnie, no jest przytłaczająca, tak bym to powiedziała. Drugi element, który się mocno zmienił, to jest właśnie ten element płatnościowy i o nim tu już nie będę mówić, bo jakby Paweł tutaj absolutnie wszystko, co najważniejsze powiedział. I trzeci taki chyba właściwie najważniejszy element, ja zawsze to cytuję zdanie Ani Bogdańskiej, która kiedyś mi powiedziała, jeszcze będąc ówcześnie prezesem właśnie Merlina, że nie sztuką jest pozyskać klienta, sztuką jest dostarczyć paczkę. I ja myślę, że to jest dalej sztuka i to się bardzo zmieniło, bo kiedyś właśnie konsument szedł na pocztę, ja pamiętam bardzo dobrze kolejki po odbiór paczek, natomiast dzisiaj ten czas dostawy jest właściwie nawet już nie przewagą konkurencyjną, po prostu konsument sobie nie wyobraża, że to będzie za 3 miesiące, tak? On ma mieć to najpóźniej na jutro.
Oczywiście kwestia modelu biznesowego takich firm jak Lisek na przykład, właśnie quick commerce'owych, umówmy się, że na razie jeszcze jakby biznesowo to niekoniecznie się spina, natomiast jakby konsumencko absolutnie tak. Konsumenci są zachwyceni tym, że za 15 minut dostają zakupy do domu, bo sobie chcą obiad zrobić. Więc te procesy są jakby najważniejsze. Jest jeszcze taki bardzo ważny element, o którym nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj, a mianowicie rozwój rynku B2B. E-commerce. I ja chciałabym też o tym powiedzieć. I zacznę od tego, jak bardzo zmieniło się to na poziomie, kogo uczymy. Jak powstawała Izba, to też miałam przyjemność i też mam kombatanckie wspominki, absolutnie. Jednym z kluczowych elementów, o których powiedzieliśmy sobie, że Izba ma robić, to właśnie była edukacja. I wtedy tworzyliśmy pierwsze programy na studia podyplomowe z Akademią Leona Koźmińskiego dotyczące właśnie handlu internetowego. Zaczęliśmy nawiązywać relacje z różnymi uczelniami właśnie po to, żebyśmy mogli dostarczyć tą wiedzę do przyszłych pracowników, żeby mieć kadry. I ja dlaczego powiedziałam o B2B? Bo ja pracując 10 lat w tej chwili już nie tylko na Akademii Leona Koźmińskiego, ale też, no muszę powiedzieć, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i w Kolegium Civitas, widzę zmianę tych, którzy przychodzą się uczyć. Na początku byli to właśnie te 10 lat temu retailerzy lub przedstawiciele, specjaliści, na początku w ogóle byli dyrektorzy, pierwsi mianowani i tak dalej. Zresztą pozdrawiam wszystkich swoich studentów. A dzisiaj w grupach studenckich większość to są właśnie albo przedstawiciele producentów, albo właśnie dystrybutorów, co pokazuje zmianę obrazu rynku. Kilka liczb ważnych, które oczywiście też są w raporcie. To dynamika wzrostu rynku B2B przez 10 lat to jest 42%, jeżeli chodzi o rynek e-commerce. To jest zatrważająca liczba. To, że ten rynek jest czterokrotnie większy, to nawet on jest bardziej większy. Według ostatnich właśnie szacunków, które znajdziecie w tym raporcie, estymuje się, że na koniec 2022 roku będzie 154 miliardy złotych wartość rynku B2C, a wartość rynku B2B 715. To by mówiło, że to tu już jest prawie sześciokrotny wzrost w stosunku do B2C. To by oznaczało, że tak naprawdę powinniśmy rozmawiać o B2B, a nie B2C, ponieważ jest chciałam to właśnie powiedzieć. Czterokrotnie większą wartość. Bo rzeczywiście producenci i dystrybutorzy zmieniają się i to się jakby zupełnie nastąpiła kompletna transformacja tego, w jaki sposób sprzedają dystrybutorzy i w jaki sposób sprzedają producenci. Ja chciałam powiedzieć o trzech rzeczach. Znowu top trzy. Po pierwsze, no, trzeba wymienić ogromny sukces i zmianę modelu biznesowego właśnie z takiego bardzo tradycyjnego dystrybutora, który miał x magazynów, x biur handlowych, sprzedawał tylko przez telefon i tak dalej. Nagle jakby pan prezes powiedział, że będzie robił to inaczej, tak? I oczywiście mówię o ogromnym sukcesie odniesionym przez firmę Team SA, która kompletnie zmieniła swój model biznesowy z bycia zwykłym dystrybutorem na absolutnie bycie internetowym dostawcą elektrotechniki. Nie mogę też nie wymienić drugiego dystrybutora, który też dokonał przełomu w rynku B2B, bo to oni pierwsi zaczęli robić coś, co jest istotne dla każdego konsumenta. Bardzo dobre opisy produktów. I mówię o firmie TMS Łodzi. To oni zaczęli budować sami, w ogóle nawet nie wiedzieli, że to się będzie nazywało PIM, tak? Czyli systemy do zarządzania informacją produktową, właśnie doskonałe opisy produktów w wielu językach. I tu idę do drugiej rzeczy. Mówię o e-eksporcie i o tym, że polskie firmy mają ogromną szansę wyjścia na nowe rynki w zupełnie nowy sposób. I zaczęły to robić. To jest naprawdę bardzo mały procent, to jest kilka procent, chyba 6 w tej chwili, z tego co dobrze pamiętam, używa jakby e-commerce'u do sprzedaży międzynarodowej. A ten jakby w ogóle skłonność kupowania z innych rynków bardzo wzrosła przez te 10 lat. I to jest ta druga rzecz. I jest trzecia rzecz dotycząca rynku B2B, a mianowicie nie istniał model, który dzisiaj nazywamy direct to customer, tak? Czyli taki model, kiedy producent sprzedaje sam bezpośrednio do klienta końcowego, bez pośredników. Właściwie ten model w internecie 10 lat temu, można powiedzieć, w ogóle nie istniał. Dzisiaj takie firmy jak Samsung,
Unilever ze swoimi markami, L'Oreal i tak dalej, korzystają i robią wszystko, żeby dotrzeć właśnie ze swoimi produktami szeroko, bezpośrednio do konsumenta i zrozumieć, jak zachowuje się konsument. Wiecie po co? Po to, żeby przewidywać, co oni mają produkować. Żeby wiedzieć, czego potrzebują ci konsumenci, żeby dostarczać im to, co jest najważniejsze. I ponieważ ja zagadałam jak zwykle, to skończę na tym, że przeszliśmy z takiego modelu zarządzania, bym powiedziała, myślimy, że to będzie tak w e-commerce, bo to tak też było, do modelu, który nazywamy data driven, gdzie my już w e-commerce naprawdę opieramy się o dane. Jasne, bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, bo czas płynie, my się nie zdążymy pokłócić. Naprawdę, to będzie wielka strata dla naszych odbiorców. Ja myślę, że możemy się pokłócić o cross-border, dlatego że ja uważam, że tutaj na naszym podwórku możemy się chwalić i właśnie robić dzióbki, prawda, i mówić, jacy jesteśmy wspaniali, jak to poszło do przodu w płatnościach, w obsłudze, jeśli chodzi o data-driven, że właśnie, że jesteśmy na mega poziomie, a tak naprawdę jest to wygodne gniazdko, które powoduje, że nikomu się nic nie chce zrobić, żeby sensownie wyjść za granicę. Panie Szymonie, pokłócimy się na ten temat? Ja myślę, że chyba się nie pokłócimy, bo wszyscy tak samo czujemy. Ja powiem tak, obecnie pracuję w firmie, gdzie jesteśmy na 20 krajach. I to jest, uważam, mega sukces. Dużo firm, naprawdę dużo firm polskich może to robić, a się boi. Niesłusznie, bo to naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego i to nie jest nic niewykonalnego, tak de facto to są te same procesy, troszeczkę oczywiście trzeba je rozbudować, troszkę zmienić podejście co do budowania samego kontentu, ale to jest naprawdę rabialne. Ja namawiam bardzo mocno, zresztą napisałem to przed chwilą na czacie, że wczoraj kupiłem w UK tak, jakieś ubranie, którego nie było w Polsce i jutro je dostanę, naprawdę. Cross-border to jest coś, co jest przyszłością, na najbliższą dekadę powinno być, może tak, powinno być dla nas jako polskiego e-commerce'u kierunkiem na najbliższą dekadę, żeby się rozwijać. Jasne. Musi pan się liczyć z dodatkowym podatkiem, bo to będzie spoza Unii, więc to ubranko będzie kosztowało trochę więcej. Tak wiem. Patrycjo, powiedz, czy cross-border to jest rzecz, która spędza sen z powiek tobie jako prezesce e-izby? Paweł, bardzo ci dziękuję za to pytanie. Zanim udzielę na nie odpowiedzi, muszę się odnieść do przedmówców. Zacznę od Justyny, a mianowicie tak, rynek B2B e-commerce jest 5 razy nawet większy od rynku B2C, ale my tutaj mówimy o innych wolumenach. Trzeba myśleć, jaki jest konsument B2C, zupełnie inny od konsumenta B2B. Także to stąd te wolumeny. Jeżeli chodzi o konsumenta, bo padła taka informacja, że on niewiele wie, jeśli chodzi o technologię, a ja tu się nie zgodzę. Ja uważam, że i to wynika też z naszych raportów, które prowadzimy od 10 lat, że polski konsument jest świetnie zorientowany, jeśli chodzi o technologię, dlatego on właśnie oczekuje nie tylko od sklepów internetowych rozwiązań technologicznych, które ułatwią mu zakupy przez internet i spowodują, że będą jeszcze bardziej bezpieczne, ale również w sklepach stacjonarnych. I o tym może powiedzieć Szymon, jakie są inwestycje Modivo, tak by sklepy stacjonarne dawały konsumentowi poczucie, jakby właśnie dokonywał zakupów w wirtualnym świecie. To jeżeli chodzi o polskiego konsumenta, który dodatkowo jeszcze oczekuje, że przesyłka ma do niego dotrzeć maksymalnie już teraz w 3 dni. Także to jest w ogóle oczekiwanie, które jest wyzwaniem właśnie do tego, by przesyłka dotarła na czas. Zresztą sami kupujemy na bieżąco, wiemy jak to jest. Jeżeli chodzi o podpis elektroniczny, o którym opowiadał Grzegorz, ja uważam, że to jest fantastyczna rzecz. To jest coś, co pociągnie nie tylko gałąź e-commerce'u do przodu, to pociągnie całą gospodarkę do przodu, biznes. Ułatwienie niesamowicie, ale Grzegorz, wiemy, że jeszcze nie jest tak cudownie, jakbyśmy chcieli. W wielu instytucjach, które na siłę targają nas do podpisów stacjonarnych. Myślę, że w tej kwestii powinniśmy jeszcze więcej robić w zakresie legislacyjnym, również jako organizacja, żeby ten projekt, ten produkt bardziej rozpowszechnić i żeby po prostu stało się to, podpis elektroniczny stał się po prostu
czymś normalnym i naturalnym, z czego może cały biznes korzystać. Jeżeli chodzi o cross-border e-commerce, robiliśmy kilka lat temu wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i z PricewaterhouseCoopers bardzo fajny raport o eksporcie online, między innymi również z Kasią Czuchaj-Łagód z Mobile Institute. I niestety tutaj nie mamy się czym chwalić, poza fantastycznym podmiotem Modivo, który po prostu jest niekwestionowanym liderem w zakresie eksportu. Nie możesz zapomnieć o Answer.com, nie zapominaj. Tak, Answer również w zakresie fashion. To szanowni państwo, my niestety jesteśmy daleko za innymi państwami tutaj, jeżeli chodzi o eksport online. Obawy Polaków, jeżeli chodzi o sprzedaż za granicą, dotyczą głównie dwóch aspektów, tak przynajmniej wyszło z naszego raportu, a mianowicie kwestia oczywiście finansowania tego oraz kwestie dotarcia do konsumenta zagranicznego. I to jest duży problem, ale przewagą, jaką mają polskie sklepy, i to też wynika z naszych raportów, i to jest ogromna moim zdaniem przewaga, to jest po pierwsze świadomość w zakresie ekologicznej. To znaczy nasze sklepy internetowe i obsługa w ogóle w handlu elektronicznym polskim uznawana jest jako najlepsza i najbardziej odpowiedzialna w całej Europie. To jest naprawdę duży, ogromny plus. A drugie, czym słyniemy, to fantastycznymi produktami bardzo dobrej jakości i obsługą klienta. I uważam, że te przewagi konkurencyjne już w tym momencie posiadamy. A to, że e-commerce nie jest na granic, to sami widzimy i to polscy konsumenci widzą, bo trzykrotny wzrost liczby konsumentów polskich, którzy kupują w sklepach zagranicznych. Szymon kupuje regularnie, wy też pewno kupujecie, ale my jesteśmy z branży. Natomiast tak, konsumenci polscy kupują wszędzie. Nie tylko w Polsce, ale kupują również za granicą. I to jest też fenomen handlu elektronicznego, że daje możliwość zakupu z każdego końca świata. Ja tylko dołożę, że w 2021 Facebook stworzył metaverse i za chwilę do tego cross-border, to praktycznie to już w ogóle nie będzie, dlatego że to jest internet trzeciej generacji, piątej czy dziesiątej, się śmiejemy. Wchodzimy do zupełnie innego świata, całkowicie wirtualnego, gdzie nie ma ani jednej granicy. Słuchajcie, nie wiem, kiedy ostatnio byłaś w metaversie, ale to na razie przypomina gry wideo z końcówki lat 90. Trochę tak, w Accenture stosujemy metaverse od zeszłego roku jako narzędzie do onboardowania naszych pracowników, a zatrudniając 800 tysięcy pracowników na świecie, można sobie wyobrazić, ile rocznie onboardujemy ludzi i to u nas rzeczywiście działa, więc można też to sobie zobaczyć, do czego zapraszam. Jestem ciekawy, czy wejście do strefy euro. Paweł, ja bym tylko chciał pokłócić się faktycznie z Szymonem przez sekundę, bo oczywiście chcę to zrobić w sposób bardzo delikatny, dlatego że Szymon, zgadzam się z tobą, że większość firm powinna spróbować tego eksportu, to nie jest straszne, ale nie zgodzę się z tym, że jest łatwe, bo faktycznie jest tak, że jest kilka problemów, które jest po drodze. Pierwszy problem jest taki, że poszczególne kraje są po prostu różne. I tak jak powiedziałeś, trzeba dostosowywać się per kraj, a więc trzeba mieć tą wrażliwość jakby zrozumienia lokalnych przyzwyczajeń. Druga rzecz, która jest trudna, to jest to, że my tego nie doceniamy, bo my jesteśmy w tej bańce, że Polska jest naprawdę mega rozwiniętym rynkiem e-commerce. Tak jak powiedzieliście, logistyka 10 na 10, tak? Płatności 10 na 10, bankowość elektroniczna 10 na 10. Tak? W innych krajach wcale tak nie jest, więc trzeba szukać pewnych rozwiązań, jak ja to mówię, kompatybilności wstecz. Więc to nie jest takie trywialne, jak mi się wydawało. Natomiast to też nie jest. Nie jest trywialne, ale to tym bardziej, Grzegorz. Ale dawaj. Ale to tym bardziej, jak mamy takie tak mocno rozwinięte obszary jak logistyka, płatności, to tym bardziej powinniśmy próbować. Oczywiście jest ten aspekt regionalizacji, tak, lokalizacji danego biznesu pod dany kraj, inny klient, inny experience i tak dalej. Oczywiście, ale to są rzeczy, które nie powinny być blokerem do próby, tak, tego się można nauczyć. To jest coś, co trzeba w jakiś sposób zrozumieć dany kraj, ale to naprawdę można się nauczyć w łatwy sposób. Nie?
Szymon, oczywiście, znaczy, jak wiesz, ja tylko będę wszystkich zachęcał do tego, żeby próbowali działać za granicą. Absolutnie to powinno być robione. Natomiast zwracam na to właśnie uwagę, że to nie jest łatwe. Dlatego, że łatwiej jest wtedy, kiedy mamy dosłownie copy-paste tego samego. Tu na pewno potrzeba wariacji. To nie jest skomplikowane, to nie jest niewykonalne, ale trzeba jednak uwzględnić specyfikę lokalną. Ja dosłownie dołożę jedno zdanie, tylko potwierdzę tu bliżej chyba Szymona, że mamy obsługę dzisiaj 100 walut 1:1. Widzimy, jak portfele zyskują na popularności. Też wiele krajów, jest kilka krajów, gdzie inne formy płatności trzeba integrować, ale zdecydowaną większość wystarczy karta plus Apple Pay, GPay dzisiaj i XPay różnego typu i możemy kilkanaście krajów z jednym operatorem płatności spokojnie zabezpieczyć dzisiaj z Polski, więc tutaj stawiam kropkę i jak gdyby ten problem mamy rozwiązany. A ja chciałem właśnie dopytać pana Pawła o to, czy gdybyśmy byli w strefie euro, to byłoby łatwiej, czy to w ogóle nie ma znaczenia tak naprawdę? Czy by było łatwiej? Byłoby na pewno inaczej, ale wydaje mi się, że dzisiaj łatwiej finansowo pewnie dla danego podmiotu, tu bardziej chodziłoby o kwestie księgowe i rozliczeń, natomiast z punktu widzenia technologii, płatności, myślę, że nie ma tutaj problemu. To są rozliczenia dzisiaj, które powodują rozliczenie waluty 1:1, czyli możemy dostawać nawet w lejach rumuńskich wypłatę i innych walutach, więc te problemy są już dzisiaj zaadresowane i rozwiązane. Przy okazji mamy też rozwiązanie zagadki, dlaczego Grzegorz siedzi na tle mapy, ponieważ zachęca do tego, żeby jednak e-commerce wychodził właśnie do innych krajów. Jesteśmy już w finale naszego spotkania, ale jeszcze nie będę dziękował wam, dlatego że wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy powrócili do tego, co się dzieje w Izbie Gospodarki Elektronicznej, bo mamy jubileusz. I tutaj chciałbym zapytać jeszcze prezes Izby, Patrycję Staniszewską, o to, co Izba szykuje na ten 2023 rok, co się będzie działo w społeczności, która wciąż się dynamicznie rozwija, to też musimy powiedzieć. Tak, dzisiaj obchodzimy pierwszy jakby etap naszego świętowania dziesięciolecia raportem i Digital Dogiem, ale zaplanowaliśmy kolejne aktywności oczywiście na ten rok. Będziemy podsumowywali wszystkie materiały merytoryczne, które są dostępne dla firm naszej organizacji, poradniki, materiały, raporty, w tym również inspirujące biznes do handlu, do wychodzenia poza granice kraju, do eksportu online. Przygotowaliśmy 25 sierpnia uroczystość dla firm zrzeszonych w naszej organizacji oraz firm współpracujących, też Państwo dostaniecie zaproszenie. Chciałabym jednocześnie zaprosić do wszystkich aktywności, które będą odbywały się w tym roku w naszej organizacji, związane z dziesięcioleciem, a mianowicie konkursy, które robimy, e-commerce Polska Awards, który planujemy w tym roku zrobić w Krakowie, dyrektor e-commerce roku, Digital Quality Mark dla usług. Planujemy także oczywiście działania wszelkiego rodzaju legislacyjne. Tutaj też zapraszamy do współpracy przy kampanii Taki Sam Start, przy kampanii Polska Cyfrowa Pakiet Zmian. To są dwie kampanie, których celem jest wsparcie naszych przedsiębiorców w konkurencyjności z podmiotami, z e-przedsiębiorcami spoza Unii Europejskiej. To jest bardzo ważny projekt, żebyście go Państwo również wspierali z nami merytorycznie i legislacyjnie, ponieważ dotyczy równych ram prawnych dla naszych przedsiębiorców versus przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej. Tutaj mam na myśli głównie przedsiębiorców azjatyckich. Wszelkiego rodzaju raportach już wspomniałam, ale także będą dostępne dla naszych firm zrzeszonych. Gorąco zapraszam. Będzie merytoryczne podsumowanie 10 lat. Będzie dla Państwa kolejna dawka fantastycznych materiałów. Między innymi niedawno wyszedł poradnik B2B e-commerce, do którego też chętnie zapraszam. I będzie również element networkingu, do którego zapraszam nasz wspaniały biznes. A 25 sierpnia uczcimy lampką fantastycznego szampana 10 lat naszej organizacji. Cieszę się, że byliście z nami, bo to myślę, że było bardzo wartościowe spotkanie
i dużo, dużo fajnych informacji merytorycznych podsumowujących te 10 lat polskiego handlu elektronicznego i wsparcia, bo to dzisiaj nie padło, i ogromnego wsparcia w transformacji cyfrowych małych i średnich przedsiębiorców, bo to jest bardzo ważne, żeby pomagać w budowaniu biznesu właśnie małym i średnim przedsiębiorcom. Dziękuję. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za wzięcie udziału w tym Digital Talk o dekadzie polskiego e-commerce. Pierwsze wydarzenie dotyczące podsumowywania najważniejszej dziesięciolatki w krajowym handlu elektronicznym, a to z tego powodu, że tutaj zaczęło się budowanie potęgi tej gałęzi gospodarki. Szymon Bujalski, Modivo S.A., Paweł Działak, T-Pay, Justyna Skorupska, Accenture, Grzegorz Wójcik. Wójcik Autenti, Patrycja Sas-Staniszewska, Izba Gospodarki Elektronicznej. Bardzo dziękuję też obecnym na czacie naszym odbiorcom, odbiorczyniom, którzy byliście razem z nami. Żałuję, że tak szybko nam minął czas, że nie porozmawialiśmy o tym, co nas czeka w tym i w kolejnych latach, jakie przed nami w perspektywie 2-3 maksymalnie można chyba, że trzeba na ten temat rozmawiać, ale obiecajcie mi, że spotkamy się niebawem w takim samym składzie, żeby dokończyć tę rozmowę. Dokładnie. I 100 lat polskiego e-commerce. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Dzięki.